również skończył marnie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dzisiaj będzie o wiele inaczej niż zawsze. Dlaczego? Dlatego, że za pomocą prawdziwych świadectw i eksponatów przeniesiemy Was do mroków przeszłości, mroków, które miały tutaj miejsce, właśnie na Wawelu w czasie II wojny światowej. Ale zanim przejdziemy do sedna, mam pytanie do zmotoryzowanych widzów. Ile płacicie za ubezpieczenie? Bo ja płacę 530 zł. Znalazłem fajną porównywarkę, gdzie można znaleźć tańsze ubezpieczenie. Podajemy potrzebne informacje, wiek, pojemność silnika i tym podobne. Czekamy chwileczkę i voilà! Przecież mogę zaoszczędzić 200 zł na ubezpieczeniu takim, jakim znalazła mi ta porównywarka. 339 zł kontra 530, które płacę, brzmi o wiele korzystniej. 339 zł na mubi.pl albo 530, które płacę teraz. Wybieram to pierwsze. Zatem zapraszam Was teraz, drodzy widzowie, do porównywarki, abyście mogli sobie przeliczyć, ile możecie oszczędzić. Słyszałem o przypadkach ludzi, którzy przepłacali nawet kilka stów do przodu. A 150 zł na konto zawsze Wam się przyda. A teraz wracamy do tego, co dzisiaj będzie działo się w History Hiking. A w dzisiejszym odcinku będzie mowa o arcyzbrodniarzu, człowieku, który rezydował na Wawelu w czasie II wojny światowej. Człowieku, który sam o sobie opowiadał, że jest prawą ręką Reichsführera SS Heinricha Himmlera. To jeden z największych zbrodniarzy, jaki chodził po kuli ziemskiej w historii świata. Człowiek ten, o którym dzisiaj będzie odcinek, był zaraz po Hansie Franku drugim zbrodniarzem, który odpowiadał za masowe egzekucje, za wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny, za zbrodnie na ludności żydowskiej w Bełżcu i za zbrodnie na Majdanku. O kim mowa? O Wilhelmie Krugerze, szefie SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Mógłbym wymieniać bardzo dużo jego zasług, krwawych zasług, ale za takie zasługi podziemne państwo wyznaczyło tylko jedną karę dla tego hitlerowskiego gada. Była to kula w łeb. Krüger to było prawdziwe hitlerowskie bydle. W jednym z raportów do Himmlera pisał, że uważa, iż należy cały obszar Polski przeznaczyć na wielki obóz pracy i przesiedlić tam wszystkich Polaków. Uważał, że należy nauczyć Polaków szacunku do narodu niemieckiego i pracy na rzecz powstawania potężnej i wielkiej III Rzeszy. Pisał dalej. Niedługo zaczniemy wysiedlać i przesiedlać. Obiecuję Himmlerowi, że milion osób wyrwie z korzeniami. W 1941 roku raportował dalej. Problem żydowski dojrzał. Należy jak najszybciej pozbyć się Żydów z Polski. Rozpoczęliśmy wielką akcję pacyfikacyjną. Nie jestem w stanie podać ogólnej liczby, ile Żydów zamknięto w obozach koncentracyjnych, w obozach pracy, a ile w więzieniach. Nie jestem w stanie podać, bo liczby te są zatrważająco olbrzymie. Dla takich kanali jak Krüger były to tylko liczby. Zresztą liczby, podludzie, Untermensch. Natomiast za tymi liczbami kryły się potężne dramaty ludzkie. Kiedy wchodzi się w relacje wysiedlonych z Zamojszczyzny, bestialstwo Krügera i jemu podobnych sięga zenitu. Na przykład Stefan Czarnecki, który był furmanem w Auschwitz, opowiadał, że kiedy przywożono dzieci za mężczyzny, tygodniowo umierało ich około 40. Te trupy dziecięce woziliśmy po cichutku, bez trumien, na cmentarz i tam zakopywaliśmy, bez rodziców, w ciszy, całkowitej ciszy. Zofia Burna, która była więźniarką w Auschwitz, wspomina, że kiedy przywieźli właśnie z Zamojszczyzny wysiedlonych polskich gospodarzy, wieśniaków, zwykłych ludzi pracy, ziemi,
oni byli kompletnie nieodporni psychicznie. Nie nadawali się, aby tam wytrzymać nawet 2 tygodni. Siedzieli na pryczach, płakali, rozmawiali o gęsiach, o krowach, o kaczkach, o gospodarstwie i padali jak muchy. Decyzję o zamachu podjęto w 1942 roku i zaczęła się niestety niefortunnie. Dlaczego? Dlatego, że łączniczka AK z Warszawy przywiozła konspiratorom do Krakowa zdjęcie i informacje o Krugerze, ale nie o Wilhelmie Krugerze, tylko o jakimś innym rangą SS-manie, który tak naprawdę no, był płotką, jeżeli chodzi o zamach na właśnie prawą rękę Hansa Franka. Dopiero później ustalono, że Wilhelm Krüger nie mieszka w pałacu pod Baranami, ale mieszka na Wawelu. I właśnie z Wawelu wyjeżdża swoim Mercedesem wraz z szoferem i udaje się do siedziby władz Generalnego Gubernatorstwa, tam gdzie dzisiaj jest Agiech. Myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie znajduje się ten budynek. I postanowiono zaczaić się właśnie na tego mordercę i ma dostać to, na co zasłużył, a więc kulę w łeb, aby każdy Szwab, który rezyduje w Polsce i który morduje Polaków, wiedział, że państwo podziemne działa i że za takie właśnie zachowanie, za takie terrorystyczne akcje jest tylko jedna kara – czapa. Postanowiono uderzać natychmiast. 6 kwietnia 1942 roku podjęto próbę uderzenia na samochód Krügera. Niestety Krüger nie pojawił się. W ogóle nie wyjechał o 10 rano z Wawelu. Nie wiadomo było, co czynić dalej. Ale przyszła informacja, że 20 kwietnia w siedzibie rządu Generalnego Gubernatorstwa bonzowi hitlerowscy będą obchodzić urodziny swojego Führera, Adolfa Hitlera. I na pewno Krüger pojawi się wtedy i będzie musiał z tych 3 tras skorzystać. A więc podjęto decyzję, że uderzy się w samym środku dzielnicy niemieckiej. To miało jeszcze 2 wymiar propagandowy, aby wszyscy funkcjonariusze Gestapo i aparatu bezpieczeństwa, którzy mieszkają w Generalnym Gubernatorstwie i w dzielnicy właśnie dla Niemców w Krakowie, nie czuli się bezpiecznie, bo właśnie w sercu tej dzielnicy zostanie zamordowany 2 człowiek po Hansie Franku. 20 kwietnia 1943 roku, przed 9 rano, już Góral i Jędrek trzymają w bukietach potężnych, dużych kwiatów ukryte Filipinki. Godzina 9:48. Ze szkoły naprzeciwko Kantego wychodzi dozorca Sejdor, który zna, być może z widzenia, 2 żołnierzy AK. Oni już od 2 tygodni chodzą po tej ulicy. Bają się dekonspiracji. Nerwy są napięte do granic możliwości. Sejdor dozorca chował się jednak i nie zdradza zainteresowania właśnie 2 zamachowcami. O godzinie 9:49 Felek podaje sygnał, wyciąga chusteczkę z kieszeni. Ten sygnał przyjmuje Stanisław. Jest to znak, że samochód hitlerowca wjeżdża dokładnie zaraz w ulicę, na której chłopaki czekają z ukrytymi w kwiatach granatami. Kiedy samochód Krügera jest około 30 metrów od Jędrka, Stanisław wydaje krótki rozkaz – rzucać! W momencie, kiedy chłopaki wyciągają granaty z bukietów kwiatów, kierowca Krügera jakby przeczuwał, dodaje gazu. Chłopaki rzucają granaty, ale trafiają nie do środka wozu. Trafiają za wozem, dokładnie z tyłu Mercedesa. Potężny wybuch, ogłuszenie na dzielnicy. Lej po wybuchu w jezdni. Ze wszystkich okien dookoła sypią się szyby. Niektóre okna po prostu tracą całkowicie ramy. Krüger zatrzymuje się chwilę i stoi. Żołnierze AK nie mają broni maszynowej, aby podbiec do auta i dobić tego zbrodniarza. Ale z okien okolicznych już kamienic padają do nich strzały. To właśnie dzielnica niemiecka. Tu mieszkają funkcjonariusze Gestapo, policji. Mają broń. Grozi całkowita dekonspiracja. Muszą uciekać. Jędrek ranny w rękę odłamkiem.
oszołomiony. Wpada na majora Wehrmachtu, który go przewraca i trzyma. I w tym momencie Stanisław zachowuje niezwykle zimną krew. Stanisław miał ubezpieczać górala i Jędrka. Wyciąga szybko pistolet i kładzie trupem Niemca. Podnosi Jędrka. Wszyscy znikają z pola rażenia i udaje im się rozproszyć po Krakowie. Już 22 kwietnia ekipa, która dokonała właśnie tego zamachu, wyjeżdża do Warszawy. Wszyscy są przekonani, że Kruger padł martwy. Niestety nie. Był mocno ranny, ale granaty nie zabiły Friedricha Wilhelma Krugera. Kruger niestety nie zginął w zamachu. Przeżył, choć był potwornie ranny. Natomiast zniknął całkowicie z oficjalnych hitlerowskich przyjęć i galówek. W listopadzie 1943 roku przekazał swój urząd do następnego arcyzbrodniarza Wilhelma Kopkego. Co działo się z nim dalej? Po tym, kiedy Berlin padł, kiedy zginął, oczywiście pomimo samobójstwa Adolf Hitler, Kruger również skończył marnie. Bo prawdopodobnie strzelił sobie w łeb. Istnieje jednak druga wersja śmierci Krugera, że po dostaniu się do niewoli amerykańskiej rozgryzł kapsułkę z tiankiem. Do dziś ciężko ustalić, która z nich jest prawdziwa. Na 100% zbrodniarz ten nie przeżył II wojny światowej. Słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że wspieracie. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie realizować właśnie takie obrazy i takie przedstawienia, takie powroty do przeszłości jak dzisiaj. Wszystkich tych, którzy nas wspierają, zachęcamy właśnie do tego, dlatego że macie za to unikalne treści. Teraz najnowszy reportaż, który udało nam się zrealizować właśnie na Pomorzu. I dziękujemy wszystkim jeszcze raz, że są z nami i że tak naprawdę wierzą w nas i dzięki temu, że są z nami, my możemy dalej prowadzić wędrówki w czasie i w przeszłości. Do zobaczenia w kolejny czwartek za tydzień. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Cześć.